Tadeusz Pawisiak teraz z nami. To dzięki panu tutaj kolejne gwiazdy odciskają swoje dłonie właśnie w tej alei. Kiedy wpadł pan na ten pomysł? Oj, bardzo dawno. Klub Dworek założyłem w 1996 roku w tym oto budynku. I po roku wpadłem na pomysł, aby tą ścianę wykorzystać. To jest mur oporowy, bo jesteśmy na górce takiej opolskiej i są niwelowane poziomy przy pomocy takiego muru. I rok później, w 1997 roku, konkretnie 30 czerwca, jako pierwsza Ewa Bem uwieczniła tu swoje dłonie. Oczywiście było to w czasie Festiwalu Opolskiego. A w tym czasie już naprawdę sporo gwiazd odcisnęło swoje dłonie. Wymieńmy może te najciekawsze. Sporo, no bo Opolska Aleja Gwiazd trwa już 22 lata. To jest naprawdę spory czas. Ta druga, młodsza, o 7 lat aleja na opolskim rynku. Różni się znacznie od tej mojej. Tam nie ma żadnych odcisków dłoni, nie ma tego czegoś co charakterystycznego. Jesteśmy pod tym względem wyjątkową aleją. Nawet w Hollywood gwiazdy są w trotuarze, w chodniku, ale jedna jest również w ścianie hotelu usytuowana. Kto zatem odcisnął dłonie już, między innymi? No, zaczęła, jak wspomniałem, Ewa Bem celowo, bo to pierwsza dama polskiej wokalistyki jazzowej, a tu mieści się o Polskie Towarzystwo Jazzowe, którego byłem też inicjatorem, prezesem wieloletnim. I tu ma ono swoją siedzibę, to stowarzyszenie, stąd taki wybór. A zaraz rok później już była Edyta Górniak, nasza opolanka, która z bardzo ciekawą historią odciskała te dłonie. Najpierw ten beton nie chciał się jej poddać i prasa napisała artykuł. Beton Edycie nie uległ, bowiem Edyta bardzo długo krygowała się przed fotoreporterami, dziennikarzami i ta zaprawa zdążyła stężnieć. No a potem była kolejna historia z jej odciskami, bowiem pewnej nocy wielki fan Edyty Górniak, miłośnik, wykradł te odciski, wykuł, przyszedł z błotkiem. I w nocy wykradł te odciski, nie wiem co z nimi zrobił, być może powiesił sobie w domu nad łóżkiem, ale jak się o tym dowiedział, że cała policja go szuka, jak telewizja, prasa pokazywała, Super Express na przykład na pierwszej stronie wielki materiał umieścił, beton Edycie nie uległ. To był ten poprzedni, a tutaj napisał, prawda, wyrwali dłonie Edyty Górniak. W prasie o tym mówiono, pisano, no i Edyta do mnie zadzwoniła, powiedziała, słuchaj, jak potrzebujesz, to ja przyjadę, odciskam i w Dworku będziesz trzymał te odciski. Kopię już. A w tym roku Roxana Węgiel. Dlaczego taki wybór? A wybór celowo, dla was, dla dziennikarzy, pewna prowokacja. To jest z kolei najmłodsza gwiazda. Wiele osób oczywiście ta sytuacja dziwi, czy niektórzy się cieszą z tego wyboru, inni wręcz przeciwnie, bo jest bardzo młodziutką osobą. Proszę sobie wyobrazić, zdradzę, bo jesteśmy jeszcze przed tym aktem, ale my mamy taki zwyczaj, że gwiazda po odciśnięciu dłoni wznosimy toast z szampanem. Tym razem kupiliśmy szampan bezalkoholowy dla dzieci, bo Roxana ma 14 lat, a już tak wielkie sukcesy. Więc mamy, pod tym względem też jesteśmy wyjątkowi. Jest to niesamowite, tak młoda dziewczyna, tak wielkie sukcesy. Można o nich przeczytać w specjalnym wydawnictwie, które przygotowaliśmy. I w związku z tym muszę to powiedzieć, że było to z pełną premedytacją, ten mój wybór, padł na Roxanę, bo wiedziałem, że wzbudzi to wielkie zainteresowanie mediów, a taka jest idea tej całej Opolskiej Alei Gwiazd, której jestem pomysłodawcą i realizatorem tego projektu. Dziękuję bardzo zatem za rozmowę. Zapraszamy do podziwiania tej dłoni właśnie Roxany Węgiel. Tadeusz Pawisiak był z nami. Ja tylko dodam, że liczę się z tym, że być może za jakiś czas będziemy ponownie musieli Roxanę odcisnąć, bo jej rączki urosną, ponieważ ma dzisiaj 14 lat. Więc mam zamiar umocować te
te dłonie w takim miejscu, żeby obok było miejsce na drugie, jak już będzie dorosłą kobietą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi, www.mokna.pl. Sentium, praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.